to jest Nowe Horyzonty? 10 w pracy, 11 w ogóle. A to ci tak wyszło przypadkiem, że się stałeś kinomanem? Kinomanem byłem zawsze, a akurat filmy z Tomaszą Gutek film na początku oglądałem jako nastolatek w Kinie Światowic w Katowicach i kiedy pojawiał się Nowy Gutek film, zawsze była ta gwarancja, że zobaczę coś dobrego i dlatego to, że mogę pracować z panem Romanem od tylu lat, to jest dla mnie wielka przyjemność i wielki zaszczyt. No ja tylko powiem, że Tomek jest kultowym tłumaczem według mnie. Dla mnie jak tłumaczenie słuchawek to tylko twój głos. Dziękuję. Który raz jesteś na Nowych Horyzontach? O Jezu, nie wiem. No ja wiem, ja 14. Lepszy jesteś? Nie. Może jestem lepszy o to, czego też nie mogę być pewien, że ja byłem na pierwszych Nowych Horyzontach w Sanoku. A, byłaś? No to jesteś, nie. No. To jesteś pierwszy. Byłem na pierwszych Nowych Horyzontach w Sanoku, który był tak skromniutkim, malutkim, właściwie jeszcze nie wiadomo jakim festiwalem, aczkolwiek już interesującym. Płaczesz jeszcze czasem na filmach? Wiesz co? Zdarzy. Maciej Jakubczyk, Kino Dzieci. Maciej, który raz jesteś na Nowych Horyzontach? Jako widz czy w ogóle? Wiesz, jestem 11 raz, a jestem po raz pierwszy jako widz tak naprawdę. Naprawdę? I chodzę i wiesz, odświeżam po prostu zero miejsc osą, nie? Czy ty jeszcze płaczesz na filmach? Wiesz co, ja to, wiesz, ja się filmami dla dzieci zajmuję, więc to jest chyba jakieś dobre wprowadzenie do płakania, bo ja po prostu tam się wzruszam każdą, wiesz, najbardziej kiczowa tą sceną. Jakiś, nie wiem, jakiś film Zebra z klasą, ty po prostu... I to jest takie, wiesz, to jest jakieś inne wzruszenie, bo to nie jest tak, że ona narasta, tylko takie pff. Ale wczoraj miałem na tych 24 tygodniach, myślałem, że po prostu, żeby napisy się skończyły, a jeszcze tam zbierałem, no to znaczy to jakoś totalnie mnie to wywaliło, no zupełnie.